Byłem spontan. Miałem jakiś czas temu ochotę przeprowadzić test kurtki behatki. Plan się zrodził już chyba w marcu, bo tak jeszcze wtedy były takie temperatury, że to byłoby powód, żeby faktycznie to założyć, nosić i jakieś uwagi powiedzieć z użytkowania. Mamy praktycznie czerwiec, ja cały czas nie zrobiłem i tak się noszę i chyba kurczę jakoś tak bym sam z siebie w planie nie zrobił. Mamy bardzo ładną pogodę, wracałem sobie z pracy, patrzę, behatka wisi z tyłu. Więc pomyślałem sobie, kurde, może to jest ten moment. Więc pomysłem na dzisiejszy odcinek jest zrobienie szybkie omówienie kurtki wojskowej behatka. Jest to konstrukcja ikoniczna, przeszło 50-letnią historię posiada. Jest przykładem produkcyjnego betonu, gdzie przez 50 lat można było coś tłuc, po prostu kubek w kubek i praktycznie identycznie. I po 50 latach uwag dotyczących, co można by w tym produkcie poprawić, co polepszyć, co zmienić, nie zrobiono absolutnie nic. Mamy na sobie klasyczną konstrukcję, taka jak została wymyślona w tej formie w 58 roku. Możemy korzystać z tego do dzisiaj. To jest stan nowy, magazynowy. Co się zmieniło, to tylko kamuflaż, że mamy tutaj WZ93, a nie more, ani wcześniejszy deszczyk. Dlaczego się zdecydowałem akurat na coś takiego typowego jak tekst kurtki? Jest ciepłe, ja powiem, że właśnie założyłem ją, żeby być w klimacie, nawet się zapnę, ale jest 27 stopni, a ja jestem w behatce z podpinką. Jednak klimat tej kurtki się sam broni, więc nie narzekam. Ja tak sobie patrzę, bo ja tutaj tak zaraz sobie stanąłem w momencie, gdzie sobie pomyślałem, to jest dobre miejsce na recenzję, więc mam nadzieję, że tutaj ktoś mnie lokalny nie podgląda i się nie zastanawia, dlaczego gadam do samochodu, bo dzisiaj za statyw robi mi maska mojego auta. No więc tak, możemy zacząć. Nie mam swojego konspektu, miałem przygotowany, no ale właśnie wyszedł spontan, więc mam nadzieję, że coś tam pamiętam, co na tej kartce miałem napisane, żeby nie płynąć z tematem. Tutaj nie ma, się nic nie dzieje, nie ma jakiejś mega akcji, więc nie chcę właśnie, żeby przez przypadek zacząć uprawiać jakieś wodolejstwo. Czyli tak, wiemy, że kurtka behatka właśnie odstaje od jakichkolwiek współczesnych konstrukcji, jeżeli idzie o budowę, o ubiór, o sposób szycia. Ona odstawała tak naprawdę już od współczesnych nawet konstrukcji. Ona była przestarzała już w momencie, jak to zaczęto już robić. Ale generalnie no, jest to kawał polskiej historii. Jest to historia związana z polskim wojskiem od praktycznie końca II wojny światowej, z małą przerwą o tym za chwilę, historycznej. Jest to związane właśnie z całą naszą 50-letnią historią PRL-u, a następnie praktycznie aż po lata 2000. Ta konstrukcja była właśnie z nami obecna. W związku z tym podzielę to na trzy części materiału. To mówię i sam do siebie, i trochę do Was, więc pierwsza część ramowa to będzie historia, opis tej kurtki 4,5-gramowej królowej guzików, bo jak się okazuje, a o tym za chwilę zacznę płynąć. I uwagi końcowe, tak, więc jeżeli idzie o historię. Historia kurtki behatki zaczyna się w roku 1958, w tej postaci, w którą ją widzicie tutaj teraz, czyli właśnie kurtki według nowego wzoru szycia dla Wojska Polskiego. 58 rok jest związany z przyjęciem do polskiego wojska nowego wzoru umundurowania. Jest to WZ58 Deszczyk. Wprowadzenie prostej, funkcjonalnej kurtki zrywało z długoletnią tradycją płaszczy wojskowych. Do tej pory, po II wojnie światowej, znowu powrócono do przedwojennego pomysłu z długimi, eleganckimi płaszczami bojowymi, chciałem powiedzieć wojskowymi. Ładnie to wyglądało, nie miało praktycznie żadnych zastosowań, eleganckie na parady i to wszystko. Zdecydowano się w 1958 roku na, można powiedzieć, rewolucję. Przeskoczono z płaszcza na użyteczną, wygodną, funkcjonalną kurtkę. Była ona związana z polem, z wojną, z nową wojną, która teoretycznie miała się rozegrać. Była to wojna nuklearna, miała to być wojna krótka. Przeżywalność takiego żołnierza miała wynosić w okolicach 3 dni od rozpoczęcia działań wojennych. Gdzieś się spotkałem z taką opinią, nie pamiętam gdzie, nie umiem tego przytoczyć. Gdzie większość tego czasu to był po prostu transport na miejsce, w którym ten żołnierz zostanie wydesantowany i praktycznie od razu zginie właśnie w ogniu broni masowej. Dlatego też te rzeczy nie były.
drogie, nie były, nie miały być wymyślne, taki nowy właśnie wzór umundurowania, to miały być proste, tanie i masowe. I tyle, co od tego, od tej rzeczy wymagano. Znaleziono protoplastę takiego czegoś. Musimy się tutaj cofnąć aż do początku, aż do czasów II wojny światowej, ponieważ ten wzór kurtki, ta prostota, ta siermiężność konstrukcji może wydawać się znajoma całkiem z dobrych powodów. Gdyby zakryć tutaj wzór i usunąć kamuflaż, mamy coś, co nam przypomina coś z filmów radzieckich. I to jest dobre myślenie w dobrą stronę, ponieważ rodowód Bechatki najprawdopodobniej wywodzi się ze Związku Radzieckiego, z kurtek, które były za roku zaimplementowane, które pochodziły od warciaków chłopskich, czyli po prostu pikowany materiał, w środku dużo waty napchane, po prostu to nie wyglądało. To było ciepłe, to uratowało w zimnej rosyjskiej zimie życie dużej ilości ludzi. Armia radziecka te waciaki przejęła od właśnie chłopów, którzy je wcześniej stosowali i wdrożyła do swojego wojska. One w tłumaczeniu na polskim z rosyjskiego to się tłumaczyło jako ciało grzejki, te kurtki. Ale tak naprawdę słowo też popularne kufajka cofa nas jeszcze dalej w historii, bo ma rodowód mongolsko-tatarski. Więc nasza kufajka to nie jest słowo jakieś właśnie takie kufajka z gwary, tylko właśnie jest to daleko na wschód właśnie pochodzenie mongolsko-tatarskie. My jednak tutaj już odchodząc coraz dalej w przeszłość dojdziemy do tego, jak to w przepaskach biodrowych chodziliśmy ubrani, a tu nie o to chodzi, więc wracamy do roku 58, wchodzi właśnie nam nowa użyteczna wzór umundurowania, jak wspomniałem właśnie rok 58, deszczyk i jest to umundurowanie zunifikowane do wszystkich służb, one różniły się tylko kolorami, generalnie deseniem właśnie tego munduru, wojska lotnicze, marynarka wojenna, wojska lądowe, służba więzienna. Mam nadzieję, że nie będzie słychać tutaj, jak nam przeszkadza tutaj śmigłowiec latający nieopodal. Ja jestem niedaleko lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim. No i chłopaki sobie ćwiczenia urządzili na naszych 50-letnich Mi-2, z tego co widzę, ale odchodzimy od tematu. Rok 58, to już powiedziałem, nie będziemy tego powtarzali. Umundurowanie jest bite w niezmienionej formie aż do roku 68. W roku 68 dalej się okazuje, że przeżywalność żołnierza i nowa wojna będzie jądrowa, krótkotrwała. Dlatego w 68 roku wchodzi tylko tyle, że wzór tak zwany 68 Mora. To, co wszyscy, każdy kamuflaż uważają jako mora, to tak naprawdę mora jest specyficznym rodzajem kamuflażu, właśnie tylko te takie właśnie prążki, które właśnie występowały na tamtym właśnie umundurowaniu i tak naprawdę nie zmienia się w tym nic więcej. Wszystkie rozwiązania, uwagi, które już przez parę naszych lat na pewno się pojawiły, zostają ignorowane, mamy nowy wzór maskowania mora, która chyba może tylko na zgliszczach betonowych jakichś po wybuchu jądrowym kogoś zamaskować. I jest to tłuczone od roku 68 aż do 89, kiedy to na krótki czas wchodzi nowy wzór umundurowania, tak zwana Puma. I ona jest utrzymywana do roku 93. Tam się już niedużo zmieniło, tam już wszedł jakiś plecak, kostka. Kostka została zamieniona przez plecak, zasobnik wojskowy, takie kosmetyczne zmiany. Ale widać dalej, że jeszcze tkwiliśmy właśnie głęboko w PRL-u, więc konstrukcja kurtki dalej nie została w żaden sposób jakoś specjalnie zmodyfikowana. To, co mam na sobie, jest to ostatnia seryjnie produkowana wersja tej kurtki, czyli jest to behatka z usuniętym już tym charakterystycznym czarnym kołnierzem we wzorze WZ93. Gdybym ja był w tej kurtce w noktowizorze w nocy, to bym świecił jak ołówek. Nie, ołówek nie świeci, świeciłbym jak żarówka.
ponieważ właśnie no, to wzór może ładnie wygląda, no, mnie się ta WZ ta nasza zawsze w miarę podobała, no ale właśnie jeżeli idzie o siermiężność konstrukcji, no to dalej musimy wiedzieć o tym, kurczę, że to nie było nowoczesne, to dalej odstawało już teraz dziesiątki lat od konstrukcji zachodnich. Po WZ93 i ostatnich wydanych z magazynu właśnie sztuchach tej kurtki, one jeszcze pewnie tam zalegają, ale generalnie chodzi o to, że na chwilę obecną zastępuje tą klasyczną konstrukcję już nowoczesna WZ2010, wyrób właśnie membranowy, który to jest osobne pole do dyskusji, czy to jest lepsze, czy to nie jest lepsze. Póki to jest nowe i warunki są cywilizowane, Gore-Tex, membrany dają radę. Jak ja bym miał się uciulać w błocie, to ten szeleszczący, delikatna kurtka, no nie wiem, no trzeba by to przetestować, czy to nie jest jeden diabeł po prostu i to też ma swoje zalety, które podobno ma. Więc tak, to była historia tej kurtki. Opis. Opisu nie ma dużo na YouTubie. Ja znalazłem tak naprawdę chłopaków z Behatexu, bardzo fajną, energiczną recenzję, irytujący historyk zrobił bardzo fajną recenzję tej kurtki, więc pomyślałem sobie, no kurde, skoro już mam i mam pomysł, to w sumie dołączę się do tego klubu właśnie miłośników, nie osób w klimacie raczej, i zrobię swoją recenzję tej kurtki. Więc co tutaj mamy? Mamy klimatyczną kurtkę, na którą każdy w Polsce miał etap w życiu. Jak był wędkarzem, czy interesował się militariami, czy po prostu był żulem, menelem, to przychodzi taki stan umysłu, że patrzysz sobie, kurtka behatka będzie wyrażała moją osobowość. Ja nie szukam, nie mam powodu, żeby się wyrażać. Znaczy mam powody, żeby się wyrażać, ale one się rodzą same, ja nie potrzebuję ciuchu. Ale co się okazuje? Kurtkę, behatkę nabyłem drogą kupna. Miałem okazję za 40 zł stan magazynowy, nowa, z podpinką. Mówię, no jak z tego nie skorzystać i nie mieć tak kultowego wyrobu. Więc skorzystałem nawet z myślą właśnie, że choćby się zapoznał z tą konstrukcją, o co chodziło, mówię, choćby dla materiału, dla recenzji, żeby był pomysł. Więc z opisu co otrzymujemy? Otrzymujemy królową guzików o wadze 4,5 kg, gdy jest sucha. Gdy namoknie, waży przynajmniej z dwa razy tyle. Wersję suchą ważyłem na wadze, więc to nie jest mit, ona faktycznie tyle waży. Tutaj ona reprezentuje sobą skrajnie paranoiczne myślenie a propos tego, że jak się zamek zepsuje, to ja tego nie naprawię w terenie, a guzik zawsze można przyszyć. Dlatego guziki, regulacja na guziki, podpinka na guziki, zaklapa, zapinanie na guziki. Są tylko dwa miejsca, gdzie występuje tutaj zamek błyskawiczny. Są to do niczego niepotrzebne dwie kieszenie, które miały być szybkiego dostępu do kieszeni wewnętrznych spodni. Czy ja to gdzieś tu znajdę. Więc z tyłu kurtki są jedyne dwa zamki, które przeprowadzają rękę na wylot kurtki, więc do niczego de facto nie służą, czyli możemy te zamki zamknąć i o nich zapomnieć. To, co się na co dzień przydaje, to cztery kieszenie, dwie na piersiach, żeby nie było. Koniecznie muszą być na guziki. Jak jest lato, to okej, okay, ja się chwilę pobawię i zaraz sobie to otworzę. Ale jak jest zima i ma się zgrabiałe palce, to pomysł, żeby gmerasz w tych guzikach. O, no nawet teraz mówię, mam troszkę rozproszoną uwagę i same te guziki nie wyskakują. Dobra, się chwilę pobawiłem. No, o, teraz odpiąłem. Zobaczcie, kurczę, ile zajęło odpięcie takiego guzika. No, kurtka nie jest jeszcze sfatygowana ani porozciągana, więc jest tam praktycznie nowa. Wracając, cztery kieszenie właśnie. Guziki tutaj, cztery kieszenie mamy tutaj. No, ja mam tu problem akurat ze statywem, ponieważ tego statywu nie mam. Tu mam maskę samochodu swoją, a nie chcę mieć skaczącego filmu. Więc mamy tutaj cztery kieszenie tutaj po bokach i z wersji desantowej. To była mała zmiana właśnie w WZ93 behatkach, że wskoczyły nam właśnie kieszenie na ramionach. Oczywiście na guziki, czyli teraz tak, szybka akcja, trzeba coś wyjąć albo coś włożyć. Ja tu patrzę, guzik jest za klapką, za zakładką. Ja tego guzika na szybko nie widzę. Ja chcę to odpiąć, ale ja muszę zlokalizować, gdzie jest guzik. No naprawdę jest ciekawa... Dobra.
Guzik pod klapą, która tutaj powoduje, żeby tam nie wlatywały różne rzeczy do gołej kieszeni, ani z niej nie wypadały, jest zakładka materiałowa. W tej zakładce materiałowej jest dziura, w której przed chwilą właśnie znajdował się wspomniany guzik. Więc otwarcie tego to jest, no przynajmniej wymaga znajomości budowy kieszeni, która nie jest standardowa ani zwykła. Więc tak, 6 kieszeni, dwie tu, dwie na ramionach, plus trochę ze ćwiczeń i wprawy, żeby się nauczyć to obsługiwać. Odpinamy się, tak, nie mamy w tej kurtce kaptura, to jest ewidentny minus, no to masakrycznie obniża jej użyteczność. Mamy tutaj, możemy sobie jedynie postawić tutaj taki kołnierz, ale stracimy na dystyngowanym wyglądzie. Za klapa odpinamy się, guziki, i to dobrze, ja mówię, 27 stopni, no ale głupio robić recenzję kurtki bez, a kurtka gdzieś tam, żeby była w tle. Więc guziki, odpinamy guziki. Tu będę cwaniakował, bo co drugi tylko zapiąłem, bo wiedziałem, że będzie się to wiązało z ten, długą akcją zapinania. Wersja zimowa. Tutaj mamy pikowaną podpinkę, zapinaną na... Samochód jedzie, chwila przerwy. Spojrzenie zaciekawienia było. Pikowana podpinka na guziki, więc trzeba dać sobie trochę czasu, żeby to wyrzucić i włożyć z powrotem generalnie. I tutaj mamy coś fajnego, ja nie wiedziałem do końca po co to jest. To jest nasz sznurek służący do dopasowania sylwetki. Jak jesteśmy zapięci oraz do tego, żeby nas nie podwiewało od dołu. To jest ważne, bo to faktycznie zimą zauważyłem, że to daje, właśnie daje taki efekt i to jest fajne. Dwa sznurki. Tu nie trzeba żadnych stoperów, tu nie trzeba dodatkowych jakichś ściągaczy i tak dalej. Te dwa sznurki wiążemy sobie tutaj w pasie na kokardkę. Tutaj widać, że zgodnie z najnowszymi trendami mody zrobiło nam się slim wcięcie tutaj z boku tej behatki. A następnie zapinamy guziki. Więc to wszystko jest wymyślone, to ma swoje powody, czasem nielogiczne, dzisiaj już niewystępujące, ale jak to robiono, no to tą przerzucono z tej II wojny światowej te rozwiązania po prostu i tłuczono to jest aż do tam lat właśnie ten 90. I dzięki temu mamy tutaj taką ładną dopasowaną kurtkę zimową za 40 zł. Więc tak, przy opisie to by było to. O podpince właśnie powiedziałem. Fajna wersja, jak już na cztery dychy się bierze, żeby mieć tą podpinkę generalnie, no bo to jest faktycznie kurtka, która będzie służyła głównie przy ognisku, tam żeby się docieplić, tak żeby nie zniszczyć sobie jakiegoś drogiego ciucha, właśnie softshella czy coś, co łapie iskry. To jest właśnie... Co jest fajne, teraz pora o zaletach, bo to kurtka też ma zalety. Oprócz ceny, 40 zł, dostajemy porządną zimową kurtkę. Ona daje radę, jak jest zimno i jest sucho. To nie ma problemu nawet właśnie w mrozy. Przestaje dawać radę, jak namoknie, nie jest w żaden sposób impregnowana, to jest zwykła bawełna, więc to w końcu nasiąka i schnie w dobry dzień generalnie w suchym, jak nie dłużej. To jest po prostu masakra, to w sekundę nie wyschnie. Więc dostajemy kurtkę, która jest porządnie uszyta. Tu się nic nie ma prawa rwać, urwać, odstawiać jakieś tam kawałki, mam ten, nie sznurka, tylko tych nitek. Jest mega porządnie, topornie uszyta. Materiał to jest bawełna. Nie ma, tutaj się nie boimy siedzieć przy ognisku, że nam iskra skoczy, no w softshellu to od razu by zrobiło czy membranie dziurę. Po prostu nas tutaj takie rzeczy nie dotyczą. Cioramy tą kurtkę, po to ją kupiliśmy za takie pieniądze, że ona jest totalnie użytkową kurtką całoroczną, bo właśnie można tą podpinkę odpiąć. Ja tego teraz nie będę robił, bo nam materiał wtedy by zajął odpowiednio dłużej czasu, a wy byście patrzyli się na podkładem muzycznym, jak siedzę i po kolei guziczki dookoła odpinam, nie ma takiej potrzeby. Jest 27 stopni, już się zaaklimatyzowałem. Nawet nie jest aż tak gorąco, jakby to no, mogło wyglądać. Więc to są zalety. Zaletą jest to, że jest to właśnie no, klimat, to jest kawał polskiej historii, 50 lat. Nie jest to moda, to jest kurtka funkcyjna i w sumie fajnie, że znalazła tylu jeszcze zastosowanie u tylu właśnie fanów z różnych właśnie kategorii właśnie zainteresowań, od militarystów właśnie choćby po wędkarzy, czy właśnie no, wspomnianych właśnie pasjonatów żuli, którzy właśnie no, też mogą stylowo wyglądać tam doprowadzając się do swojego tam odpowiedniego stanu.
Czyli to by było tak, historię opisałem konstrukcję tej kurtki. Ja już widzę, że ja w domu sobie przypomnę, że o czymś mega fajnym, ważnym nie powiedziałem. Wrażenia, no to jak wspomniałem, generalnie końcowe, no to już właściwie to powiedziałem bez podziału na rolę, że dostajemy właśnie kurtkę, która spełnia swoje zadanie. I fajnie, no taki kawałek historii jednak dotknąć, mieć na sobie. No to jest kurtka, gdzie będą nasi rodzice i dziadkowie tak naprawdę wiedzieli, o co chodzi, jak się powie właśnie słowo behatka. A na koniec, zazwyczaj wszyscy dają to na początku. Skąd słowo behatka? Nie ma na to naukowego jakiegoś dowodu, ale najprawdopodobniej ta nazwa kultowej kurtki behatka wzięła się od batalionów chłopskich. Czyli właśnie formacji, które były bardzo kojarzone z tymi właśnie waciakami, kurtkami, pikowanymi właśnie kurtkami watowymi. I najprawdopodobniej bez dowodów, ale właśnie behatka jest od batalionów chłopskich. No i co? No i to byłoby chyba tyle. Wreszcie mi się udało po tylu miesiącach planów to zrobić. Na spontanie nie planowałem, nie czułem jakoś tam specjalnie weny. Znalazłem fajne miejsce, tutaj mogę pokazać na tle, więc jak widać, no naprawdę pogoda jest fajna, sprzyja. No to co, to byłoby na tyle wtedy. Taki materiał trochę nietypowy, taki właśnie troszkę sprzętowo, recenzyjny, ale zauważyłem z drugiej strony, jeżeli chodzi o YouTube, że te rzeczy, co mam w plecaku, co się chodzi ubranym, czy jak się człowiek ubiera na jakieś tam rzeczy, że to się faktycznie jakoś cieszy dużą popularnością. Jedzie następne auto i to już ewidentnie kończymy. Przejechało. Do zobaczenia wszystkim.